Bardzo ładnie. Dobrze. No to teraz wracamy do naszego tego zadania. Tutaj masz napisane, że to jest dla. Szukaj, gdzie tutaj masz ułożone klawisze. Szukaj trzy czarne klawisze i znajdź mi taki sam klawisz jak tu. Paluszkiem pokaż mi, Agusia. Ten napisany, ten zaznaczony jest. Czy to jest la? Bo napisane tutaj, że to jest la. Nie. Nie. Czyli co musimy tutaj zrobić? Postawić krzyżyk, że to jest źle. No to jest błąd. Dobrze. Tu jest zaznaczone, że to jest klawisz do. Czy to jest poprawna odpowiedź? Jest to klawisz do? Dobrze. To dawaj zrobimy tak, żeby ci się nie myliło. Tutaj postaw kropkę, że już tutaj zrobiliśmy, że tutaj jest dobrze. Kropeczka. I tutaj też było dobrze zrobione. Dobrze. Dawaj teraz tu sprawdzimy, czy to jest klawisz re, bo tak jest napisane. Jak myślisz? Re. Re. Jest to re, poprawnie? Zgadza się? Popatrz, dwa czarne klawisze, pomiędzy nimi deszczyk R, czyli co stawiamy? Kropeczkę. Tutaj trzy czarne klawisze i po lewej co? Napisane jest co? Agusia, umiesz to przeczytać? Fa. Napisane jest fa. Zgadza się? To proszę zaznaczyć kropeczką. Dalej. Trzy czarne klawisze po prawej. Co napisane? Potrafisz przeczytać? Sol. Nie. Si. Si. Dobrze jest? To jest dobra odpowiedź? Tak. Dobrze. No to co robimy? Stawiamy kropeczkę. Co tu jest napisane? Jaka nutka? Mi. Mi. Dobrze? Poprawna jest odpowiedź? Jest to klawisz mi? Dobrze, czyli kropeczka. Tak, dobrze. Teraz dalej. Tu jest napisane, że to jest do. Czy to jest do? Nie. To co robimy? Tak. Dobrze, to jest błąd. A jak tutaj miało być, żeby było poprawnie? Do tutaj miało być. A tutaj co miałoby być napisane? Mi. Mi. Dobrze. Teraz tu jest napisane, że to jest si. Si. Dobrze? Odpowiedź poprawna czy źle? Źle. Gdzie jest si? Pokaż mi paluszkiem. Gdzie tu. Tu miało być si. A tu co miało być napisane, Agusia? La. La. Dobrze. Teraz. Tutaj przeczytasz sama, czy ja ci mam przeczytać? Fa. Fa. Dobrze, widzisz, już potrafisz czytać. Czy to jest fa? Czy to jest poprawna odpowiedź? Nie. To co robimy? Tak. A gdzie? Co tutaj miało być napisane? Że to jest jaki klawisz? Do. Tak, dobrze. I ostatnie zadanie. Tu jest napisane, że to jest klawisz sol. Dobrze? Czy źle? Dobrze. No to kropeczka. Brawo. Wszystko ładnie rozwiązałaś.